Jolanta Kwaśniewska, mimo że już dawno przestała pełnić rolę pierwszej damy, wciąż cieszy się ogromnym szacunkiem i popularnością. Teraz, w nowej książce wywiadu rzeki przeprowadzonej przez Emilię Padoł, Kwaśniewska zdecydowała się opowiedzieć o nieznanych dotąd aspektach swojego życia, w tym o najtrudniejszym doświadczeniu śmierci matki. W wieku 35 lat Kwaśniewska straciła swoją ukochaną mamę, Annę Kanti. To tragiczne wydarzenie, które nastąpiło niespodziewanie, do dziś wywołuje w niej wielkie emocje. W książce wspomina, że zawsze obawiała się o zdrowie ojca, który przez lata zmagał się z problemami zdrowotnymi, dlatego tym bardziej nie była przygotowana na tak nagłą utratę matki. To nie miało prawa się zdarzyć, powiedziała z bólem. Kwaśniewska szczegółowo opisuje tamte dni, Wspominając telefon od siostry, która jako lekarz szybko zorientowała się, że ich mama ma poważne problemy z sercem. Niestety, mimo szybkiej reakcji, nie udało się jej uratować, co pozostawiło głęboki ślad w sercu jolanty. Jolanta Kwaśniewska w wywiadzie, że z Emilią Padoł dzieli się jednym z najbardziej bolesnych momentów swojego życia niespodziewaną śmiercią matki. W jej wspomnieniach to ojciec był osobą chorującą. A nagła utrata mamy była dla niej szokiem. To nie miało prawa się zdarzyć, mówi ze smutkiem. Opisuje, jak jej siostra Wandzia, będąca lekarką, zadzwoniła pewnego dnia, by porozmawiać z mamą, która narzekała na ból w mostku i plecach. Siostra natychmiast zdała sobie sprawę, że to problemy z sercem, ale mimo szybkiej reakcji, nie udało się uratować matki. Kwaśniewska w poruszającej opowieści wspomina, że wyruszyła do Gdańska, aby pożegnać się z mamą, ale nie zdążyła. Do tej pory to przeżywam. To było tak niewiarygodne. Tata chorował, a zmarła mama. Będę ryczeć wyznaje z głębokim wzruszeniem. Śmierć mamy pozostawiła w niej ogromną pustkę, której nie da się wypełnić.